Rozmowa dnia. A gościem Sygnału dnia Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry. Panie ministrze, to kiedy zacznie się demontaż bramek na tych autostradach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad? To w kilku sekwencjach czasowych. No, tak jak zapowiedzieliśmy wczoraj, jak zapowiedział pan premier, jak też miałem okazję w czasie tej samej konferencji prasowej potwierdzić, że oto rząd przyjął projekt ustawy, która znosi opłaty za przejazd autostradami zarządzanymi przez państwo, zarządzanymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. To są dwa odcinki tych autostrad. To są odcinki na autostradzie A4 w kierunku Wrocławia i odcinek na autostradzie, A2. Zaś koncesjonowane odcinki, czyli te, które są dzisiaj zarządzane przez podmioty prywatne, będą objęte zmianą ustawy wówczas, kiedy zakończą się negocjacje z koncesjonariuszami. I tutaj, panie ministrze, wejdę panu w słowo, bo to się zaczyna najciekawsze też, te negocjacje. Czy te negocjacje będą zmierzały w kierunku odkupienia może udziałów przez państwo, czy one będą szły w kierunku zrefundowania tym koncesjonariuszom pewnych zysków z tytułu opłat? One będą przede wszystkim szły w kierunku zniesienia opłat za przejazd autostradami. Zniesienia opłat w bardzo dużej wysokości. Przypomnę, że chociażby autostrada A2 zarządzana przez podmiot prywatny dzisiaj no jest jedną z najdroższych autostrad w Europie w przeliczeniu na kilometr. Podobnie jak autostrada A4 między Krakowem a Katowicami. Więc celem będzie zniesienie opłat za przejazd tymi autostradami również. To jest cel, ale mało tego, celem tych wszystkich działań jest zniesienie opłat za przejazd autostradami w Polsce. Nie tylko tymi, na których te opłaty są już wnoszone przez kierowców, ale także i na autostradach nowo budowanych, na autostradach nieobjętych opłatami. To jest wreszcie odpowiedź na różne spekulacje, które pojawiały się w ostatnich kilkunastu miesiącach. Ja permanentnie odpowiadałem na pytania. Rząd nie planuje poszerzenia zakresu poboru opłat na autostradach, na których ten pobór nie jest realizowany. Panie ministrze, mało tego, byliśmy przecież pomawiani o to, że już przygotowujemy zmiany statusu dróg ekspresowych na autostradowe, żeby można było objąć drogi autostradowe, dodatkowe drogi autostradowe opłatami. Dzisiaj rząd Prawa i Sprawiedliwości decyduje na wprost. Dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość decyduje na wprost. Odchodzimy od opłat za przejazd autostradami w Polsce. Na pewno, oczywiście opłat od samochodów osobowych, od samochodów do 3,5 tony. Chcę tutaj to wyraźnie zaznaczyć. Czyli inni przewoźnicy będą tymi opłatami, czyli przewoźnicy na przykład powyżej 3,5 tony, tak, to dalej będzie ten system tak jak do tej pory działał. Panie ministrze, to wracam do tego pytania, bo to pan powiedział, jaki jest cel tych negocjacji, no ale coś trzeba wyłożyć na stole. Ja wskazałem takie dwie drogi, no czyli propozycja odkupienia udziałów albo zrefundowania tych zysków. No jeżeli ktoś ma jako prywatny koncesjonariusz znaczące zyski, pan nawet powiedział, że ta jedna z autostrad jest najdroższą w Europie, no to chce te zyski dalej mieć. Czy jest jakaś może trzecia droga? Przygotowujemy strategię negocjacyjną na te wszystkie działania. A coś pan zdradzi? Nie, teraz nie, na pewno nie. No, a czy ja strategia idę negocjacyjna, a ja idę dobrym tropem? Strategia negocjacyjna jest przygotowywana w celu skutecznego przeprowadzenia negocjacji i dojścia do porozumienia, i na takie dojście do porozumienia mamy wielką nadzieję, bo to przecież są osoby odpowiedzialne, więc my nie chcemy dzisiaj włączać żadnych działań restrykcyjnych wobec koncesjonariuszy. A to będą negocjacje między innymi właśnie z koncesjonariuszem tej najdroższej autostrady, która tej A2, tego odcinka? To będą negocjacje, rozmowy ze wszystkimi koncesjonariuszami, bo jeszcze raz powtarzam, zmiany ustawowe mogą zostać wprowadzone dopiero wówczas, kiedy będziemy mieli wynegocjowane wszystkie elementy porozumienia, bo przecież trzeba pamiętać, że zniesienie opłat za przejazd autostradami spowoduje nasilenie ruchu na tych autostradach. W przypadku dwóch koncesjonariuszy oczywiście zamknie się dopływ środków finansowych, który
które te środki finansowe są przewidziane w każdym biznesplanie, bo to przecież w przypadku autostrady A2 również koszty budowy tej drogi, w przypadku autostrady A4 to wynikające z umowy koncesyjnej, ale także z decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji z 1996 roku, cały zakres prac inwestycyjnych na autostradzie A4, więc tutaj nastąpią istotne zmiany, jeżeli chodzi o przepływy finansowe, o koszty utrzymania chociażby autostrad, bo trzeba pamiętać, jak jeszcze raz powtórzę, że przenosimy część ruchu samochodów osobowych na autostrady. Dzisiaj wielu kierowców unika przejazdu autostradami ze względów finansowych. Dzisiaj mamy drogi równoległe do autostrad, niezmiernie zagęszczone i bardzo właśnie niebezpieczne. Zagęszczenie, ale zagęszczenie też jest na pewnych odcinkach autostrad. O tym mówił pan też wczoraj na konferencji. Między innymi ten odcinek autostrada A2 Warszawa-Łódź. To jest odcinek bezpłatny. Drogowcy mówią już od dawna, ta autostrada nie jest przepustowa. Tam po prostu idzie ciąg komunikacyjny ludzi, Polaków, którzy wjeżdżają w różnych kierunkach. Kiedy będzie rozbudowa do trzeciego pasa na tej autostradzie? My już prowadzimy prace związane z rozbudową, prace przygotowawcze. Ale prace takie fizyczne, nie, kiedy będziemy mogli widzieć, przejeżdżając tą autostradą. Musimy mieć pozwolenie na budowę. Tego nie da się pominąć. Tego wymaga polskie prawo. Ja chciałbym już mieć, że tak powiem, ten problem. Chcielibyśmy mieć ten problem za sobą. Chcielibyśmy już mieć to przekonanie, że autostrada A2 między Warszawą a Łodzią jest już autostradą bezpieczną. Dzisiaj niestety tak nie jest, dlatego też... Mnóstwo kolizji, stłuczek. Oczywiście, że tak. To mnóstwo dramatów na tej drodze. Ale także ta droga staje się nieprzewidywalna dla użytkowników tej autostrady, bo nigdy nie wiadomo, czy stłuczka, czy kolizja na tej drodze, a jaki czy jest plan, panie ministrze? Kiedy jest finalizacja tego planu rozbudowy o trzeci pas? Ja mam nadzieję, że 2026 rok to będzie już koniec 2026 roku, będzie finał tych prac. Przecież myśmy ogłosili przygotowanie dokumentacji technicznej i decyzję o rozbudowie tej autostrady przed kilku laty, ale po drodze mamy chociażby decyzję środowiskową. To jest kilka lat, które konieczne jest, jakby potrzebny jest czas potrzebny na to, aby tą decyzję środowiskową uzyskać. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych Autostrad bardzo się dzisiaj stara, aby ta droga została rozbudowana. Zresztą nie tylko ta autostrada, bo autostrada A4 na wysokości Wrocławia są już praktycznie skończone studia wykonalności dla konkretnych odcinków tej autostrady, a szczególnie odcinka, który został wybudowany przed II wojną światową, od Wrocławia w stronę Krzyżowej. I także rozpoczynamy przygotowania dokumentacji do rozbudowy autostrady A4 między Krakowem a Katowicami. Jeżeli nałożymy teraz dostępność tej autostrady, zniesienie odpłatności za przejazd odcinkiem między Krakowem a Katowicami, no to myślę, mamy dobrą wiadomość dla wszystkich tych, którzy dzisiaj korzystają z drogi numer 94 Kraków-Olkusz dalej Zagłębie, drogi 79, tak zwanej Bytomki, Kraków-Trzebinia-Jaworzno, czy też drogi numer 44 przez Skawinę. Jeszcze wrócimy do Krakowa. Nowe przepisy dotyczące aut ciężarowych. Co się zmieni? Tak, w dniu wczorajszym przyjęliśmy również projekt ustawy, która zmienia zasady poruszania się samochodów ciężarowych na drogach szybkiego ruchu. Celem jest to, aby zakazać wyprzedzania samochodów ciężarowych przez samochody ciężarowe na drogach szybkiego ruchu. Jest to czy kiedy na przykład tir wyprzedza drugiego tira i blokuje przejazd. Wyścig słoni, prawda? Mhm. To jest sytuacja nader niebezpieczna, kiedy na autostradzie jadący za samochodem ciężarowym, kierowca prowadzący tak zwanego tira, czyli samochód ciężarowy powyżej 3,5 tony, decyduje się nagle na wyprzedzanie
poprzedzającego pojazd. Zjeżdża... Czy to, panie ministrze, to będzie bezwzględny zakaz? Bo no, można sobie wyobrazić taki jakiś pojazd, który będzie się wlókł, nie wiem, 40-50 km na godzinę. No też nie, będzie zakaz? Nie, czy... My nie możemy blokować ruchu. To też, żeby sprawa była jasna. Generalnie chodzi o to, aby upłynnić ruch na drogach szybkiego ruchu, zmniejszyć duże zagrożenie wynikające z faktu wyprzedzania samochodów ciężarowych. Czy zakaz będzie rozsądnie egzekwowany? Oczywiście, że tak. To jeszcze nowe przepisy dotyczące outrajdowych, jakbyśmy tutaj powiedzieli, o co się zmienia. A to jest wieloletni postulat, który kierowany jest do rządu przez organizatorów rajdów samochodowych, przez wszystkich tych, którzy uczestniczą w tych rajdach samochodowych, a mianowicie do tej pory nieuregulowany prawnie jest przejazd samochodów rajdowych, czyli samochodów o zmienionej konstrukcji, pomiędzy odcinkami specjalnymi. Doświadczyli tego przed dwoma laty uczestnicy rajdu Barbórki. Wówczas przed dwoma laty wielu kierowców miało z tym kłopot. Ten rajd był, no nie do końca się udał. Do tej pory, przepraszam za wyrażenie, kierowcy kombinowali. Dzisiaj specjalne tablice rejestracyjne dla samochodów rajdowych i oczywiście warunek taki, pomiędzy odcinkami specjalnymi to mogą te samochody prowadzić przepisach... koncesjonowani, licencjonowani kierowcy. Porozmawiamy w części internetowej. Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury. Ciąg dalszy naszej rozmowy na portalu Polskiego Radia i w mediach społecznościowych Radiowej Jedynki. Panie ministrze, to ta sprawa jeszcze może właśnie zainteresować naszych słuchaczy, to jeszcze już na spokojnie teraz, jakby pan powiedział, możliwość przejazdu pomiędzy odcinkami specjalnymi. Do tej pory, tak jak pan powiedział, czasami takie słynne rajdy, jak właśnie rajd Barbórki, były utrudnione. Były utrudnione, kierowcy rajdowi mieli olbrzymie z tym kłopoty. Do tej pory nie było żadnych przepisów dla takich samochodów. A w sprawie przeglądów rejestracyjnych każdy musiał po prostu kombinować. Teraz kierowcy będą zadowoleni kibice, państwo i uczestnicy ruchu drogowego, ale przede wszystkim najważniejsze jest to, że będzie bezpiecznie, bo nikt nie będzie musiał na własną rękę szukać sposobu rozwiązania tego problemu. Specjalne tablice rejestracyjne, warunek oczywiście taki, że licencjonowany kierowca rajdowy siedzi za kierownicą takiego samochodu, który porusza się pomiędzy odcinkami specjalnymi. Upłynniamy organizację, uprościmy dzięki temu organizację właśnie imprez samochodowych. To przecież problem tysięcy, nie tylko kierowców rajdowych, ale szczególnie fanów, kibiców rajdowych, którzy stale dopytywali, kiedy wreszcie ten problem zostanie rozwiązany. Panie ministrze, to jeszcze... Zaproponowaliśmy, rząd przyjął wczoraj w ustawie taką propozycję. Wchodzimy z tym do Sejmu i myślę, że tutaj nie będzie z tym żadnego problemu. Właśnie, bo to pytanie naturalne, które rodzi się w obu tych sytuacjach zmiany przepisów. Pan powiedział o tym zakazie wyścigu słoni, czyli nowe przepisy dotyczące aut ciężarowych, nowe przepisy dotyczące aut rajdowych. Kiedy one tak realnie, pana zdaniem, wejdą w życie? Od kiedy będą obowiązywać? Zapis w projekcie ustawy jest taki, że miesiąc od wejścia w życie ustawy, ale też będziemy chcieli, aby zakaz wyprzedzania samochodów ciężarowych przez samochody ciężarowe na drogach ekspresowych, na autostradach wszedł jak najszybciej. Szczególnie w czasie wzmożonego ruchu samochodowego w czasie wakacji. Będziemy robili wszystko, aby to było jak najszybciej. Panie ministrze, to jeszcze kwestia pewnych zarzutów. Włodzimierz Czarzasty, lider Nowej Lewicy, mówi, o, autostrad mamy niedużo, to znoszenie opłat autostradowych, to jest kwestia pewnego programu na wybory, ale mówi, ważniejsze, to jest inny problem, ważniejszy, 13,8 miliona osób jest wykluczonych z transportu publicznego. No to nie jest tak, jak mówi polityk, którego słowo pan przytoczył, panie redaktorze. To jest około 1800 kilometrów autostrad w Polsce, z czego ponad 700 to są odcinki autostrad płatnych. W sumie dróg szybkiego ruchu, dróg ekspresowych i autostrad mamy prawie 5000 kilometrów. To nie jest tak, że w Polsce nie ma infrastruktury.
nie funkcjonuje sieć bezpiecznych dróg. Oczywiście budujemy te drogi, mamy ten program bardzo ambitny. Każdego roku oddajemy kilkaset kilometrów dróg ekspresowych i autostrad. Ostatnio, przypomnę, oddaliśmy do użytku w pełni przejezdną, w pełni już dostępną autostradę A1 między Łodzią a Częstochową. To był trudny czas dla budowniczych, dla kierowców w szczególności. Oddajemy kolejne odcinki dróg szybkiego ruchu, między innymi Via Baltica, ale także inne odcinki, także autostradę 18. Będziemy chcieli w pełni oddać te słynne schody na Dolnym Śląsku do zachodniej granicy państwa. Co do wykluczenia komunikacyjnego, organizujemy każdego roku od 2019 roku wsparcie samorządów w kontraktowaniu linii przewozów autobusowych na terenie gmin, powiatów, między powiatami na terenie województw. I przytoczę tylko liczby. W 2019 roku rząd dofinansował ponad 1200 linii autobusowych. Dzisiaj to jest 6,5 tysiąca linii autobusowych, które dofinansowywane są przez rząd. W dniu wczorajszym to jest kolejne rozwiązanie, kolejne rozstrzygnięcie przyjęte na posiedzeniu rządu. W dniu wczorajszym postanowiliśmy, rząd Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy postanowił zwiększyć dofinansowanie do linii autobusowych organizowanych przez samorządy, bo przecież jest to zadanie własne samorządów, z 800 milionów do miliarda złotych rocznie. I bardzo ważna rzecz. Wprowadzamy możliwość kontraktowania tych linii w systemie wieloletnim do 10 lat. To jest sygnał bardzo wyraźny i kieruję ten sygnał do samorządowców, do radnych rad gmin, rad powiatów, radnych sejmiku. Oto nie tylko w systemie rocznym, co było pewną przeszkodą, bo zawsze stwarzało wątpliwość, co będzie za 2 lata, kiedy mieszkańcy przyzwyczają się już do funkcjonującej linii autobusowej, czy będą pieniądze na dofinansowanie. Wprowadzamy zasadę finansowanie wieloletnie do 10 lat. To powinno zwiększyć zainteresowanie dofinansowaniem rządowym. Przypomnę, dofinansowujemy do 3 zł do kilometra przejazdu autobusu na tych liniach wspieranych przez państwo. Jeżeli będzie większe zainteresowanie, na pewno będą większe środki finansowe. Dla nas walka z wykluczeniem komunikacyjnym jest zadaniem, jednym z najważniejszych zadań strategicznych w transporcie. Także słowa polityków wynikają z faktu, że nie mają pomysłu. Kiedy kiedyś odpowiadali za państwo i tworzyli rząd, wówczas nie mieli pomysłu na to, jak zlikwidować wykluczenie komunikacyjne. Przypomnę jedną rzecz i to też dedykuję politykowi, którego pan tutaj wspomniał, jego konfraterni politycznej, jego partii, którą reprezentuje, ale na pewno środowiska politycznego. W czasach, kiedy Sojusz Lewicy Demokratycznej był przy władzy, zlikwidowano w Polsce prawie 3000 kilometrów linii połączeń kolejowych. To świadczy o tym, że oto wówczas decydowano li tylko i wyłącznie wesprzeć tych, którzy dysponują własnym samochodem. Panie ministrze, jak pan mówi dużo o drogach ekspresowych, to może na koniec ekspresowo, bo właściwie już jesteśmy po czasie, ale chciałem jeszcze o 2 rzeczy krótko zapytać. Może pan by też krótko to określił. Ja wiem, że o infrastrukturze moglibyśmy z panem oddzielną audycję godzinną zrobić, ale krótko. A domknięcie słynnej gdańskiej 7 na tym odcinku Warszawa-Gdańsk, kiedy jest planowane? No też trwają prace przygotowawcze, dokumentacyjne. Jeszcze raz powtórzę, one są bardzo mozolne, wynikają z przepisów między innymi środowiskowych. My budujemy w Polsce, realizujemy inwestycje liniowe w zgodzie ze środowiskiem naturalnym, ale także w zgodzie z prawem. Stąd też i druga rzecz, która też pewnie pan powie o zgodach środowiskowych, ale obiecałem słuchaczom z bliskiego zresztą też panu Krakowa. Budowa nowej drogi startowej dla lotniska Balice. Bo tam też są pewne środowiskowe zastrzeżenia sądów. Czy tutaj coś można przyspieszyć w tym procesie? Przyjęliśmy projekt ustawy, który
pozwoli zrealizować w zdecydowanie szybszym terminie z pominięciem wielu mozolnych procedur inwestycje o charakterze militarnym, o charakterze obronnym, o charakterze wojskowym. Lotnisko w Balicach pod Krakowem jest lotniskiem, znanym lotniskiem cywilnym, które osiąga zdecydowanie duże parametry, ale jeżeli chodzi o pasażerskie, ma też znaczenie wojskowe, połączenia, ale jest jednym z głównych lotnisk natowskich w tej części Europy, więc tutaj te przepisy będą miały zastosowanie, wobec czego ta inwestycja będzie toczyła się już teraz wartko. Andrzej, nie tylko ta inwestycja. Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Dziękuję bardzo. Była to rozmowa dnia. Udostępni ją portal informacyjny polskieradio.pl.